To jest Studio Grupy Orlen. Zapraszam na najnowsze wydanie naszego programu. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Prezes Daniel Obajtek na Litwie. Orlen, partnerem konkursu Etyczna firma. Płynie ropa, płynie. Prosto z Iranu. Nasz program zaczynamy od relacji ze spotkania prezesa Orlenu Daniela Obajtka z władzami naszej litewskiej spółki. Pobyt na Litwie to jednak nie tylko rozmowy o sytuacji w Orlen Lietuwie, ale także m.in. spotkanie z premierem tego kraju. Tuż przed świętami Wielkiej Nocy prezes zarządu PKN Orlen przebywał przez dwa dni z wizytą w kraju naszych sąsiadów. Podczas pobytu w Wilnie przybył na cmentarz na Rossie, gdzie złożył kwiaty przed mauzoleum, w którym spoczywa matka Józefa Piłsudskiego oraz serce marszałka umieszczone tam na jego wyraźną prośbę. Prezes Daniel Obajtek spotkał się w Wilnie z premierem rządu litewskiego Sauliusem Skvernelisem. Prowadzone rozmowy dotyczyły kwestii strategicznych dla litewskiego rządu oraz PKN Orlen. Szef zarządu Orlenu i minister energetyki Litwy Žygmantas Vaičiūnas podpisali deklarację o wzajemnym zrozumieniu i współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Potwierdzone zostały w niej długofalowe zadania i kierunki rozwoju spółki z naszej grupy kapitałowej. Dotyczą one wzajemnego wsparcia dla realizowanych bądź rozważanych inwestycji infrastrukturalnych po obu stronach, czy uwarunkowań regulacyjnych na Litwie. Uważam, że to było bardzo udane spotkanie. Oczywiście będzie tu wiele spotkań już bardziej o charakterze roboczym, będą powołane zespoły. Musimy robić biznes dla dobra PKN Orlen, dla dobra Orlen Litwy, dla dobra Litwy i dla dobra Polski. Z kolei z ministrem komunikacji Litwy Rokasem Mausiulisem prezes PKN Orlen omawiał kwestie logistyki eksportowanych paliw. Strona litewska potwierdziła rozpoczęcie odbudowy funkcjonalności linii kolejowej na odcinku Rengę, a koleje litewskie zadeklarowały niezwłocznie zakończenie tych prac. Jednocześnie strona litewska zadeklarowała możliwość wypracowania konkurencyjnych warunków na transport kolejowy. Efekty tych rozmów, a także podpisane wcześniej memorandum potwierdziły słowa premiera Litwy, że spółka z naszej grupy kapitałowej jest istotnym ogniwem łańcucha litewskiej gospodarki i ma niebagatelny wpływ na jej kondycję. Dlatego też na inwestowaniu w Orlen Lietuwę powinno zależeć nie tylko Orlenowi, ale także samym Litwinom. Widzimy możliwość rozwoju pod pewnymi warunkami. Pod pewnymi warunkami, że będziemy mieć ceny generalnie preferencyjne, jeżeli tak dużo inwestujemy w gospodarkę litewską. My musimy mieć w pewnych zakresach, w przypadku transportu kolejowego, w przypadku pewnych inwestycji związanych z rurociągiem produkcyjnym, my musimy mieć wsparcie, wtedy jest sens zrobienia tej inwestycji. Pragnę zaznaczyć, że dochód państwa litewskiego z podatków z akcyzy to jest około 9%. Po rozmowach z przedstawicielami litewskich władz Daniel Obajtek udał się do Morzejek, gdzie jest siedziba i zakład produkcyjny spółki z naszej grupy kapitałowej. Z kadrą zarządzającą Orlen Lietuwa prezes rozmawiał o przyszłości. Planach i stojących przed branżą wyzwaniach. Z kolei podczas spotkania z zarządem spółki potwierdził główne kierunki rozwojowe Orlen Lietuwa oraz zapewnił o wsparciu dla działań spółki ze strony litewskiego rządu, nawiązując do podpisanego porozumienia. Prezes odbył też wycieczkę po zakładzie i spotkał się z pracownikami obszaru produkcji. Chciałbym, żeby pracownicy zapamiętali, że to nie jest osobna firma. Jest to firma, która stanowi integralną część PKN Orlen. Ta rafineria ma bardzo duży potencjał i ten potencjał dostrzegamy. Tworzymy następną strategię dla grupy i w tej strategii również jest Orlen Litwa. W związku z tym doświadczenia jednych i drugich są dla nas bardzo istotne. Powinniśmy wspólnie robić biznes jako cała grupa. I to jest takie najważniejsze przesłanie i wszyscy jesteśmy tak naprawdę pracownikami całej grupy PKN Orlen. Maksymalne zdolności przerobu ropy rafinerii w Morzejkach to ponad 10 milionów ton rocznie, a udział w hurtowym rynku benzyn wynosi blisko 70%, zaś oleju napędowego niespełna 80%. Orlen po raz kolejny w tym roku znalazł się w gronie najbardziej etycznych firm świata. Od kilku lat jesteśmy też partnerem konkursu Etyczna firma, którego organizatorem jest Puls Biznesu. Za nami czwarta edycja konkursu, w którym w tym roku nagrodzona została rekordowa liczba firm. Podczas uroczystej gali zostało wręczonych aż 26 dyplomów i statuetek firmom, które dokładają największych starań, by prowadzona przez nie działalność była transparentna i z poszanowaniem wszystkich interesariuszy.
Z roku na rok liczba zgłoszeń firm, które chcą wystartować, rośnie i to jest drugi rok, kiedy już przekraczamy 200 zgłoszeń. W związku z tym ten proces weryfikacji staje się coraz bardziej kompleksowy i cięższy dla nas jako partnera merytorycznego. Jak co roku proces polegał na bardzo dokładnej analizie kwestionariuszy, na ocenie danych. Ten proces jest wiarygodny, bardzo fair i zachęcam wszystkie firmy do uczestnictwa w nim. W imieniu Orlenu nagrody wręczał Zbigniew Leszczyński, członek zarządu do spraw sprzedaży. PKN Orlen jako lider rozwiązań etycznych po raz kolejny był partnerem konkursu, w którym udział wzięły polskie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy generowanych zysków. Proszę sobie wyobrazić olbrzymi tankowiec, który w swych ładowniach może pomieścić dziesiątki tysięcy ton ropy. Największy tankowiec, który jest w stanie przepłynąć kanał Suezki, płynie właśnie w kierunku Polski ze spotową dostawą irańskiej ropy. Tankowiec wyruszył z wyspy Karki. W Polsce będzie prawdopodobnie w połowie kwietnia. Transport realizowany jest bez konieczności przeładunków. Tankowcem, który jest w stanie bezpiecznie pokonać kanał Suezki i trasę przez Morze Śródziemne, do zakładu produkcyjnego w Płocku trafi 130 tysięcy ton surowca. Płynie tankowiec z dostawą spotową do Polski ropy irańskiej, która wcześniej została oczywiście przebadana w naszych laboratoriach, która wcześniej została przetestowana w naszych rafineriach. Okazało się, że jest to ropa bardzo dobrej jakości, gdzie jest duży uzysk przy produkcji paliwa. W związku z tym w interesie PKN Orlen, w interesie państwa jest zdynamizować dostawy, zróżnicować te dostawy tak, by grupa PKN Orlen była bezpieczną, jeżeli chodzi o dostawy ropy, odporną na różnego rodzaju zawirowania i spekulacje, i w tym kierunku PKN Orlen będzie podążał. Rafinerie z grupy kapitałowej Orlen poza irańskim przerabiały już m.in. surowiec pochodzący z Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Nigerii czy Norwegii. Obecnie rafinerie zaopatrywane są w ropę poza dostawami spotowymi na bazie kontraktów długoterminowych z Rosneft Oil, Tatneft Europe i Saudi Arabian Oil. Rada Nadzorcza PKN Orlen na posiedzeniu 22 marca dokonała zmian w zarządzie spółki. Józef Węgrecki złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej i pełni funkcję członka zarządu do spraw operacyjnych. Do zarządzania obszarami inwestycji i zakupów czasowo oddelegowana została Jadwiga Lesisz, członek Rady Nadzorczej. Do zarządu powołany został Ryszard Lorek jako członek zarządu do spraw handlowych. Swoją funkcję zacznie pełnić od 10 kwietnia. Odwołano natomiast Krystiana Patera, dotychczasowego członka zarządu odpowiedzialnego za produkcję. Tuż przed świętami ukazał się najnowszy numer miesięcznika Razem. W nim życzenia świąteczne od ministra energii i prezesa Orlenu wraz z zarządem. Dużo miejsca poświęcamy na temat przejęcia kapitałowego grupy Lotos przez Orlen, aktualności, kulturę. Swoje miejsce znalazły informacje z grupy Orlen, BHP i sportu. Jak zwykle w okresie przedświątecznym w siedzibie firmy w Płocku odbył się kiermasz ozdób wielkanocnych. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej oferowali własne rękodzieło, które było nabywane przez pracowników naszej firmy. Kilka tygodni temu pokazywaliśmy w naszym programie spotkanie podsumowujące pierwszy etap konkursu dla pracowników naszych stacji pod nazwą Stacja Innowacja. Rzecz polega na zgłaszaniu pomysłów innowacyjnych lub też zwyczajnych, ale usprawniających działanie stacji i obsługę klientów. Dziś opowiemy o jednym z nagrodzonych w konkursie pomysłów, a właściwie zrobi to sam autor wyróżnionego rozwiązania. Nazywam się Jarosław Smulik, jestem prowadzącym stacji paliw w Żgowie pod Łodzią. W tym roku mały jubileusz. Pracuję tutaj już 10 rok. Moją pasją jest zarządzanie. Zarządzanie ludźmi, zarządzanie kapitałem ludzkim i praca z ludźmi. To jest powiązane oczywiście z pracą zawodową, ale ja to lubię robić. Lubię rozmawiać ze swoimi pracownikami, uwielbiam rozmawiać z klientami, gdzieś tam podsłuchiwać ich opinii, słuchać ich pomysłów. Stacja Innowacja to jest taka platforma, w której znajdziemy miejsce, gdzie możemy podzielić się swoimi pomysłami, które usprawniają naszą codzienną pracę. Ja mam tę satysfakcję, że zostałem laureatem konkursu. Czuję się w pewnym sensie spełniony jako osoba, która pracuje na stacji. Mój pomysł polegał na tym, że w każdej chwili klient wchodzący na stację, który chce kupić kawę, będzie mógł skorzystać z takiej możliwości, podchodząc bezpośrednio do kawiarki, na której będzie zamontowany terminal, będzie mógł kupić kawę i nie będzie czekał w kolejce. Ile pomysłów jest jeszcze na stacjach, te pomysły są dobre i można je wdrażać w naszej sieci. Ja jestem tego żywym przykładem.
Kisiel i Góral, oto duet, który odpowiada za grę i wyniki Orlen Wisły Płock do końca tego sezonu po odwołaniu ze stanowiska trenera Piotra Przybeckiego. Kibice zobaczyli pod ich wodzą 3 zwycięskie mecze, a w rozgrywkach teraz czas przerwy, poświęcony na spotkanie kadry narodowej. W sobotę zespół Orlen Wisły Płock zakończył kolejny etap sezonu 2017-18. Pod wodzą Krzysztofa Kisiela Wiślacy mają za sobą 3 zwycięstwa z drużynami z Elbląga, Kwidzyna i Gdańska. To, że zawodnicy dają z siebie więcej na boisku, to widać. I o to przecież chodzi. Oni mogą popełniać błędy, a ja te błędy będę starał się eliminować na zajęciach, których nie mieliśmy jak do tej pory dużo. Raptem 3. Jest wiele czynników, które wpływa na grę danego zespołu. Decyzje na boisku podejmują zawodnicy, nie trener. W jakiej dyspozycji oni są fizycznie, to trener ma na to wpływ, tak? Ale czy mają jakieś problemy w domu, czy poza tym i ten, tego trener nie zawsze wie. Jeżeli ich jest 20, to ja mam 20 problemów, a każdy z nich ma jeden, ale dla niego to jest najważniejsze. Ja wiem, że powiecie, że to jest profesjonalista, on powinien się odciąć. Ale to jest człowiek. Po świętach zaczyna się zgrupowanie reprezentacji, a najbliższe spotkanie szczypiorniści Wisły rozegrają dopiero 11 kwietnia. Zaległe mecze z MKS-em Kalisz i kolejne z Górnikiem Zabrze zakończą rundę zasadniczą tego sezonu. To wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Zapraszam serdecznie na kolejne wydanie naszego programu. Do zobaczenia.